ręce wałbrzyskich policjantów wpadła 36-letnia mieszkanka Jawora, która wyrobiła sobie fałszywy dowód osobisty i wzięła pożyczkę. Teraz grozi jej nawet 8 lat więzienia. Jak wynika z informacji policji, 36-latka złożyła w urzędzie wniosek o wyrobienie dowodu osobistego, podając dane swojej szwagierki mieszkającej w Wałbrzychu. Kobieta do wniosku dołączyła swoje zdjęcie i pisemne oświadczenie, że zgubiła dokument. Kilka dni po odebraniu dokumentu 36-latka wzięła 3200 zł pożyczki, której nie zamierzała spłacać. Mieszkanka Jawora odpowie za złożenie fałszywego oświadczenia, użycie podrobionego dokumentu oraz oszustwo. Podczas przesłuchania podejrzana przyznała się do popełnienia wszystkich czynów. Grozi jej do 8 lat więzienia.